Witamy w nowym filmie nagrywanym. Ciekawy temat. To są oczywiście nasze krótkie instagramowe pogadanki na różne magiczne tematy i okazuje się, że czasem człowiek nie może, bo tak wychodzi. A wczoraj był bardzo ciekawy temat przygotowany przeze mnie, czyli o oczyszczaniu przedmiotów, słuchajcie. Czyli znowu krótkie informacje o magicznych sprawach, jak zrobić, żeby te przedmioty nasze czyste były. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy przychodzą do nas jakieś przedmioty z przesyłek, coś zakupujemy, kupujemy coś na pchlich targach, kupujemy coś starego, albo po kimś, albo lumpeksowo, no po prostu jakiś przedmiot do nas przychodzi, on ma taką energię, z jaką się spotykał po drodze. Przede wszystkim zaczyna się to od twórcy, wytwórcy, twórcy. Czyli wiecie, nawet jeżeli jest to sieciówka i jest szwalwia i są ubrania, to też ta szwaczka, która szyje, może mieć lepszy, może mieć gorszy dzień, może być taka bądź inna energetycznie, więc zaczyna się również od tego, ale również przechodzi przez ręce kuriera, dystrybutora, styka się taki przedmiot, każdy jeden, z różni z tymi i różni z tymi energiami. I fajnie by było pozbywać się tych negatywnych energii po to, żeby przedmiot był czysty i naładował się naszą energią i z nami współgrał i z nami współpracował. Ja nie mówię już nawet o narzędziach rytualnych, które to narzędzia rytualne są bardzo specyficzne i trzeba je oczyścić. Jeżeli je gdzieś kupujemy z źródła typu ogromny sklep, bo jak tak kupujecie u mnie, ja nie mam narzędzi rytualnych, ale mam magiczne talizmany, to wiadomo, że są energetycznie robione pod Was, więc tutaj już to oczyszczanie nie obejmuje. A nawet szkoda by było oczyścić z rytuału, jakby Wam dobrze wyszło, jakby się udało. Ale mówimy o takich, no kupujemy gdzieś różdżkę, albo jakiś nóż, albo jakiś efem, albo jakiś bolań, albo jakieś księgi, tego typu rzeczy. To warto jest takie narzędzia rytualne totalnie wyczyścić. Z tym, że tak jak mówię, również o zwykłe przedmioty tutaj chodzi. I takich sposobów na oczyszczenie jest kilka. One są do siebie podobne, jedne są proste, drugie niekoniecznie. Pamiętajcie, że wszystkie kamyki ezoteryczne, karty, które przychodzą, są produkowane seryjnie te karty. Też fajnie by było oczyścić z tej drogi, z tej naleciałości. Także, no, myślę, że to będzie przydatny filmik. No i tak, można oczyścić karty samym kadzidłem. Karty, przedmiot, samym kadzidłem. Jest to sprawa dosyć prosta, bo takim kadzidłem oblecimy od spinki po szafę. Więc nawet jeżeli mamy jakąś szafę vintage, albo jakiś staroć taki w ogóle, no to też można ją oczyścić kadzidłem. Najlepiej jest wtedy użyć białej szałwii albo kadzidła szałwiowego, albo ulubionego zapachu, albo mieszanki ziół, która jest na oczyszczanie. To już na pewno w takich swoich zbiorach, zasobach macie różne, różniste rzeczy, więc można je pięknie wykorzystać. Pamiętajcie jednak, że po oczyszczeniu ładujemy przedmiot własną energią i najprostsze kadzidło, tak? Czyli jak oczyszczamy, to równocześnie po tym oczyszczeniu na przykład kadzidło cynamonowe, żeby napełnić pozytywną energią. Ja na przykład jeszcze lubię, jeżeli coś oczyszczę, pod bieżącą wodą, kolejny super sposób, bo sobie tak pomyślałam, na przykład można sztućce oczyścić, które się przyniesie do domu, kupi. Pod bieżącą wodą, to tak jak się wstawia szklanki pierwsze do zmywarki, ubrania się pierwsze pierze, woda zmywa zanieczyszczenia, to można potem w bardzo łatwy sposób napełnić pozytywną energią. Ja na przykład lubię nowe przedmioty mieć przy sobie po to, żeby napełnić je nie tyle swoją energią, którą oddaję, tylko taką energią, którą przetwarzam, którą wkładam w ten przedmiot. Księga cieni ze mną leżała, jakieś tam długopisy ze mną leżą, są. Ja sobie kładę przy łóżku, albo wręcz z nimi sypiam. Także też napełniam energią. Zawsze właśnie po takim oczyszczeniu napełnienie energetyczne, a że chcę mieć swoje przedmioty do mojego użytku, to jest to takie moje napełnienie energetyczne. Także tak to wygląda. Można oczyszczać ogniem i nie chodzi tu o spalenie, natomiast jeżeli macie jakikolwiek problem z przedmiotami, to
i kiedyś, i dzisiaj najlepiej jest je spalić, jeżeli chcemy się tego pozbyć, tak zwyczajnie. Zakopać w ziemi, spalić. Ale możemy przeciągnąć nad płomieniem świecy. Ja zawsze podaję przykłady na kartach, że ta karta, każdą kartę nad płomieniem świecy i oczyszczamy. Można również trzymać w soli, ale tak, no nie każdy kamień lubi sól, coś może nam szczernieć, niekoniecznie trzeba na długo do tej soli, ale na przykład pokropienie wodą z solą, niby symboliczne, ale już idzie przez to intencja, już to jest działanie magiczne i już to pięknie oczyszcza. Można również oczyścić dźwiękiem, czyli jeżeli posiadacie misę, jeżeli posiadacie dzwonek do roweru i nie bez kozery, dzwonek do roweru też. To jest kamertony na przykład, znaczy to przypomina akurat, mówicie dzwonek do roweru. Oczyszczanie dźwiękiem pięknie oczyszcza od przestrzeni po przedmioty. Również bierzemy przedmiot i tutaj proszę bardzo, oczyszczanko wszerz, wdłuż, z tyłu, z przodu. Mam nadzieję, że wytrzymaliście ten dźwięk. Ale tak, no oczywiście można też, jeżeli jesteśmy na możliwościach i lubimy, oczyszczać mentalnie, czyli po prostu nadać temu przedmiotowi znaczenie. Oczyszczam Cię. To jest tak jak, nie wiem, stało się, tak? Stało się i jest. Taka magia mentalna, bez żadnych wielkich rytuałów, bez żadnych wielkich skoków na rzęsach. Ale najfajniejsze oczyszczanie, które ja lubię najbardziej, jeżeli na przykład oczyszczam jakieś przedmioty, to bardzo lubię oczyszczać je czterema żywiołami. Uwielbiam pracę z żywiołami, uwielbiam czterema żywiołami, jeżeli czuję potrzebę oczyszczenia, bo na przykład jak czasem dostaję prezent, a jest to pozytywna osoba, to w ogóle nie ruszam energetycznie. Na przykład te księgi, które tutaj właśnie też bardzo pozytywna osoba, ja już jakby ładuję je swoją energią, nie oczyszczając. Czuję pozytyw od tego, tak? Ale jeżeli nie jesteśmy pewni, nie mamy jasnoczucia, dobrze jest oczyścić, to tak wiadomo. Czterema żywiołami uwielbiam. Najprostsza sprawa. Zapalamy kadzidło, zapalamy świecę, szykujemy wodę, szykujemy sól. I na przykład takie karty przychodzą do nas, ale tyczy to wszystkich przedmiotów. Bierzemy karty nad kadzidłem, każdą jedną kartę sobie pięknie oczyszczamy nad dymem. Przejdziemy przez całą talię, wszystkie przedmioty oczyścimy. Bierzemy świeczkę i nad świeczką, tak żeby nie spalić. Oczyszczamy. Potem kładziemy sobie ten przedmiot, posypujemy trochę solą, skrapiamy wodą, dziękujemy żywiołom, oddychamy, kładziemy w miejsce, na przykład jak ja położę karty na ołtarzu, to jest miejsce takiego przepływu energetycznego, gdzie właśnie ściąga te złe rzeczy, przychodzą dobre, albo właśnie możemy tak przy sobie trochę potrzymać, naładować dobrą energią, albo okadzić tym przysłowiowym cynamonem, więc tak naprawdę właściwie to jest kilka sposobów, a ten jeden łączy w sobie większość z nich. Sól, woda, kadzidło, ogień, oddech, którym oczyszczamy, ale również ładujemy, siła mentalna, dźwięk. Są jeszcze takie trudniejsze sposoby typu, jeżeli już naprawdę bawimy się w bardzo magicznie rytualne rzeczy, że na przykład się zakopuje w ziemi, potem wykopuje na określony dzień o określonym dniu. Także tutaj naprawdę na przykład, że jak się robi różdżkę do tego, to trzeba ją zakopać wtedy, wyciągnąć wtedy, a w międzyczasie jeszcze 500 innych rzeczy. Ale najprostsze rzeczy, jak coś przytargacie z domu, ze sklepu, z lumpeksu, z wystawki, z sklepu vintage, z Allegro i innych serwisów, najprościej tą rzecz po prostu oczyścić. I tak naprawdę najczęściej warto to robić z ciuchami, magicznymi rzeczami, meblami i lustrami, bo to są takie rzeczy, które mocno łapią cudze energię. To tak, tutaj mam, pozdrawiam, ja zawsze oczyszczam. Ja nie zawsze, ale jak już oczyszczam, to właśnie którymś z tych sposobów. No słuchajcie, nawet najprostsza rzecz, nie? Ona naprawdę nie wymaga magii, nie wiadomo jakiej, a rewelacyjnie działa. Warto pamiętać po prostu o takich rzeczach. Dziękuję Wam, moi kochani, za uwagę. Super, że byliście. Pamiętajcie, że te krótkie filmiki właśnie we Vlogmas staram się, by się ukazywały jak najczęściej. Już codziennie mi nie wychodzi, ale jak najczęściej. A za moment będzie jeszcze jeden filmik, dlatego że ten był zaległy z niedzieli,
A za moment będzie jeszcze dzisiejszy. A to zobaczycie oczy. Także tak. Buziaki dla Was, do zobaczenia. Najpierw wyłączę się tutaj z YouTube'a.